Dawno się chyba nie widzieliśmy, nie? Czuję się, jakby minął miesiąc od ostatniego filmu, ale to był zaledwie tydzień. I tak, można powiedzieć, że stary wrócił. Tylko, że nie z mlekiem, ale za to z lodami. Powiedz mi, drodzy, jestem Disowskyy, a to jest długo wyczekiwany Ice Cream 4. I dzisiaj będziemy mogli zwiedzać Fabrykę Roda. Ale oczywiście to nie będzie zwykła, bezpieczna wycieczka z przewodnikiem, ale będzie to walka o przetrwanie i próba uratowania naszych przyjaciół. Wszyscy wiecie, jak to działa. Na razie zagramy sobie na normalku, żeby poznać odrobinę fabułę, a później będzie pora na wyzwania, więc na początek sprawdźmy, jakie są tutaj tryby. Oczywiście mamy hard, domyślam się, że w przyszłości będzie również very hard, ale na razie zagramy na normalku, tak jak powiedziałem. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć harda, to dobijacie w tym momencie do 15 000 łap w górę, byłbym wdzięczny, no bo wiecie, trzeba troszkę rozpędzić kanał w tym momencie po takiej przerwie, bo wiecie, do tydzień to jest jak wieczność. Ale spokojnie, już wracam do regularności, palec już nie doskwiera w trakcie nagrywania, co prawda muszę się przyzwyczaić do tego, żeby nie robić witajcie moi drodzy prawą ręką, tylko lewą. Jeżeli chodzi o stan tego palca, to zła wiadomość jest taka, że nie będę już nigdy mógł profesjonalnie grać na flecie, a dobra wiadomość jest taka, że nigdy nie planowałem krzywdzić ludzi moimi zdolnościami muzycznymi. 40 000 łap w górę i unboxing palca. Palec content. Ale wracając, na pewno tutorial mi się przyda, ponieważ nie mam zielonego pojęcia, o co w tej grze chodzi. I takie małe sprostowanie, bo na początku myślałem, że ten palec jest złamany, na szczęście złamany nie był, więc rekonwalescencja nie będzie aż tak długa. Jedyne, co się z nim stało, to po prostu po uderzeniu w ścianę, no wypadł sobie ze stawu i przy okazji troszkę pouszkadzał ścięgna i to jest właśnie ta gorsza część wiadomości, bo myślałem, że faktycznie będzie nastawiony, będzie naprawiony i będzie fajnie, wszystko przyjemnie, ale niestety ścięgna zrobiły brrrt i trzeba teraz troszkę spokojniej, ale uwierzcie mi, jest tak krzywy w porównaniu z tym palcem, tylko teraz tak, co to jest za małe coś? Z tego, co widzę i słyszę, to są jakieś roboty, tak, więc nie będziemy musieli moralnie mieć żadnych przeciwności, żeby zrobić im krzywdę. Przepraszam, mógłbym się stąd wypuścić, bardzo cenię sobie swoją prywatność i przestrzeń osobistą, nie chciałbym być w tej klatce, ale to był tylko bait z mojej strony, bo chciałem sprawdzić, czy on w jakiś sposób będzie reagował na hałas z mojej strony. Dobrze, że są podświetlane obiekty, fajnie, że mamy w tym momencie coś, co nam pomoże i myślę, że w tym momencie wykorzystamy stary, dobry patent na otwieranie kłódki poprzez metodę rozporową, czyli... taki sposób. I pytanie teraz takie, co dalej? Mamy obok na... Da się? Dobra, jako że to jest robot, to też możemy uznać, że to nie jest idealny i jego sztuczna inteligencja może nie zauważy, że jestem w klatce. Tak samo jak sztuczna inteligencja YouTube'a, która pomyliła ostatnim razem moje treści z jakimiś bardzo brutalnymi, ale to już widzieliście pewnie na ostatnim poście, ale mam w sumie... Dzisiaj mam dużo energii do nagrywania i... Nie, ja już zamykam! Co to było? Wiecie co, może na początek wskoczymy sobie tutaj, bo tu mnie może nie zaatakuje, ale... O, właśnie, jedna rzecz. Okej, właśnie, bo zapomniałem wam powiedzieć, bo mi o tym twórcy powiedzieli, że mamy poziom alarmu w tej grze. Na razie jesteśmy na zielonym, więc raczej nie wygląda to jakoś tragicznie. Czekajcie, czy w tym kiblu ktoś jest? Jesteśmy aktualnie w biurze. Dobrze. Chyba będę musiał green screena sobie założyć, bo wszystko będę... Zostaniał, może mi ktoś wytłumaczyć, skąd gościu się tutaj wziął? Ja go tutaj w ogóle nie widziałem. Czy on przed chwilą oddawał mocz w tamtym miejscu i mu przeszkodziłem? Więc jesteśmy znowu w tym samym miejscu prawdopodobnie. Chyba że nas zabrał do innego miejsca, bo tego mi się spodziewał, ale niestety nie. Więc myślę, że robimy dokładnie to samo. 3 próby i chyba że zrestartowało się w tym momencie tak naprawdę wszystko, co robiłem do tej pory. Ale już wiemy jedno. Jedno, że ja jak mam użyć mózgu, to nie zawsze mi wychodzi, ale w tym momencie... Dobra, tych drzwi tam nie otwieramy, czyli tym razem chyba mamy coś w stylu Evil Nun 1, że mamy wszystkie lokacje w jednym miejscu. I jest teraz to bardziej kwestia tego, będę musiał ten alarm sprawdzać cały czas. O, on jest tam! Dobra, on go teraz naprawia. No i mnie... A, no tak, zapomniałem, przepraszam, zapomniałem, że ten nasz przyjaciel... Zajmuje się m.in. pucaniem, czołganiem. Nie wiem, czy w trakcie tej kacenki nam coś się stanie, ale ten gościu jest troszkę duży. Nie wiem, czy chciałbym się z nim tutaj konsultować w sprawie prostego nosa. I zostałem zaatakowany. Podoba mi się ogólnie podcast muzyczny w tej grze, jest świetny. To trzeba przyznać, daje taki dobry vibe. No nie, no za... Ja to zresetuję, no bo przecież my nie przejdziemy tego, zaraz was wracam. Tylko że nie będziemy ich alarmować, tak? No spadła sobie kłódka, ale to nic nie szkodzi. Niestety muszę poczekać chyba aż on przejdzie tu, żeby móc cokolwiek zrobić, no bo jak on teraz tutaj będzie chodził, no to ja muszę iść tam. No chyba że tutaj dałoby się przejść. Ale nie wiem, czy chcę ryzykować, bo tam już wiem mniej więcej jak to wygląda, co gdzie jest. Więc to mogłoby nam troszkę sprawę ułatwić. Mapki żadnej jako takiej nie ma. Może spójrzmy na to, bo to jest przydatne, bo mamy tutaj oczywiście te zagadki, czyli co trzeba zrobić. Nie musimy tego sprawdzać, tylko że tak. Wiemy mniej więcej co jest czym. Open vent cover. Trzeba rozwalić gdzieś dach i zamknąć dziurę. Domyślam się, że to ma duży związek z tym dużym panem. Długopis, dywan, drabina. Te rzeczy będą nam dzisiaj potrzebne. I elektrogana. Okej, to dobrze. W każdym razie myślę, że możemy spokojnie zaraz przejść dalej, tylko nie wiem, czy ten gościu się wyłączył w tym momencie, robi sobie upgrade systemu. Jeżeli jest na Windowsie, to możemy spodziewać się go dopiero za pół godziny, ale niestety już wstała, więc poczekajmy. Chwilką sobie pójdzie tam, ja sobie, wiecie, na kucka przejdę szybko do tamtego wenta i teraz po cichu spróbuję przejść, no bo alarmując ich i mając Roda na plecach, na pewno zbyt wiele za pierwszym razem nie zwiedzę. I on to usłyszy chyba, jak ja to zrobię, nie? Okej. Nie zauważył mnie w ogóle. Otwieramy od razu łazienki, żeby zobaczyć co gdzie jest. Tu nic nie ma. I teraz pytanie, czy Rod mnie zaatakował? Dlatego, to już widzieliśmy, nie? Nie możemy rozwalić tej podłogi, a Borys to zauważy. Myślałem, że Borys już mnie usłyszał. A to? O, to też się da otworzyć. To dobrze wiedzieć, co da się otworzyć. Okej, czyli mamy tutaj drugie przejście. Tylko pytanie, czy... Nie, to chyba w takim razie można było tylko od jednej strony otworzyć. Ja tak, wiecie, na kucka sobie przejdę większość gry chyba. A później prościej. Czy to jest wszystko pozamykane? Wygląda mi na to, że tak. To mi się nie podoba, ta tekstura, która tam jest. W sumie to teraz tak, w biurze nikogo chyba nie ma, więc domyślam się, że to jest wszystko po pracy. YouTuber name, okej. Disowskyy. Error, dobra, czyli Disowskyy będzie, bo oni mają moje dwa niki. Disowskyy Week. Tydzień Disowskiego to jest? Co? Ale o co chodzi teraz? Wygląda jak śrubokręt. Okej, dobra, czyli wiecie co? To jest coś, czego raczej będę potrzebował. A to co to jest? Kiedy jesteś na pustyni. Ja żegnam, dobra, to na pewno łom. Jestem pewny, że łom. Tutaj raczej nic z tych rzeczy, tu kolejne przejście. Ja pierniczę, ale tego jest dużo tutaj. Tu są śmieci. Nie wiem do końca czego się spodziewać. On musiał iść jakoś naokoło, albo tam i z powrotem. To trzeba też będzie wykryć. To są lody. To jest garaż. A w garażu mamy jakieś niepotrzebne rzeczy chyba. Jest łom, to super. Teraz sobie go weźmie. To ja może po cichutku przejdę dalej, bo... Sam już wiem, gdzie on był, nie? O, drabina. Mogę tu usiąść i nic nie robić? Okej, on tu idzie. Wiecie co? Chyba w takim razie wiadomo już, co mamy zrobić. Tak coś czułem. Ale nie spodziewałem się, że on tam będzie i nie spodziewałem się, że mnie zauważy. Myślałem, że wiecie, zostanę sobie tam, nic nie będzie. Tylko najgorzej. Zacząłem wenta, mówię... Ej, no to uciekniemy stąd szybko. Ej, czekajcie, you have two atoms. O co tu chodzi teraz? Jestem pod kamerą. Czyli jest wyższy poziom alarmu w tym momencie. No nie mówcie mi, że... No serio? Drugi poziom alarmu. Zamknięte. To jakiś obraz. Myślałem się, że on ma jakiś klucz. Chyba. No nie, no bo kłódka jest zamknięta jak była. A z tym obrazem? O, halo! Nie masz jakiegoś klucza? Nie, no nie ma klucza, no. Zrzuciłem obraz, ale... Zamknięte na klucz, no ale to co ja mam zrobić, jak jest zamknięte na klucz, no. On też nie widzę, żeby coś tam miał. A, był klucz. Okej. Tam to jest otwarte, ale sobie pójdziemy tędy, tak jak ostatnio. A co z tą kamerą? Może ta kamera tak nie działa jednak? W każdym razie mamy łom. Łom był tu. Tu i w prawo chyba, nie? Tak, tu i w prawo był łom. Nie, 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 nie. Jest tam dalej? Nie wiem, do czego to służy, ale niech sobie tam siedzi. Ziomuś, błagam cię, nie zauważysz mnie, nie? Nie zauważył mnie, super. Fantastycznie, to teraz co jest tu? Kolejne przejście. Okej, czyli tego tak dużo nie jest, jak mi się wydawało. Można to łatwo ogarnąć. Wszystko tu w porządku, tak? Zaraz sprawdzimy, czy na pewno w porządku. Tu nic. Tylko teraz tak, tam był jeden węd, który mógł mnie gdzieś doprowadzić, nie? Nie, no ja to muszę wziąć od razu. Biegnij na górę! Nie zauważył mnie. Okej, nikogo więcej nie ma, dobra. To na razie sprawa jest dosyć prosta, bo mamy ten... Nie no, ja dobrze wiem co. On jest tutaj. No jak nic mówię wam, on jest w tym miejscu. On się otworzy? Te drzwi? Tak czułem. On tam się zbagował chyba, albo się po prostu tam... tepnął. Zobaczymy z daleka jak pójdzie, bo tutaj widzę, że można to idealnie zobaczyć. Nie no, to spoko, spoko. Tutaj drzwi nie ma, więc my możemy sobie przejść tędy. Wbijamy tutaj, mamy drabinkę. Ja muszę... Musiałem tak zrobić, bo zrobiłem hałas, nie? I słyszałem, że on do nas szedł, no to już wolałem sobie te drzwi zamknąć, żeby na wszelki wypadek dało się tutaj... On tam ba przybiegł. Uj, uj, uj! Tu się czuję bezpiecznie, jest tu fajnie. Ej, starego tu nie ma. Dobra, czyli mogę wejść do wenta i zobaczyć co się dzieje. Tutaj jest potrzebny klucz, pewnie ten master key, który był wcześniej widoczny. No a teraz tak, skoro to jest jedyne miejsce, to już mieliśmy, to mam nadzieję, że nie będzie mi na razie potrzebne. Łok się przestraszyłem. Myślałem, że coś tutaj do mnie idzie, bo to już wszystko takie robotyczne jest, nie? Dobra. Czyli tu na razie spokój. Okej. Mam nadzieję, że to żadne quick action nie jest. No nie, no to jest zupełnie inne miejsce, czyli no to wychodzi, że to nie jest takie proste jak myślałem, bo on za nami będzie podążał, nieważne dokąd pójdziemy. I ja nie mogę, tej gry jest o wiele więcej niż mi się wydawało. Kosze, jakieś motocykle, to... Ej, ten motocykl to jest przecież ten z lodów, co był wcześniej, nie? O kurde. Ja nie mam pojęcia co robię, ale mamy to. Bardziej losowo jest niż mi się wydawało. Okej, co teraz? Dobra, czym można byłoby to rozwalić? Bombą. Jak nic, to musi być bomba. Tylko nie mamy czym jej podpalić raczej. Poczekajcie sekundkę, zweryfikuję jedną rzecz, bo mamy te podpowiedzi, nie? Zobaczmy, czy nie ma czegoś do podpalania. Nie, tu jest jakaś specjalna nagroda. Czyli tak, no... Super Sticky Gum. Czekajcie, gdzie ja jestem? Tu jest znowu magazyn, bo wcześniej, wiecie, poszedłem sobie, tylko mamy te lody i są zielone, są różnego koloru i... Na razie wiem, gdzie są, to jest ważne. O! Siema, stary. Moje zdjęcie tu jest. Nie no, fajnie. Cieszy mnie to. Potrzebujemy karty. A tu się mogę schować, czyli w karcie. Ej. Wygląda na to, jakby można było kopać. Kurde, to mi tu nie będzie przedarzyć cały czas, ale na razie jest spoko, jest spoko. Fajnie, fajnie, fajnie zrobione, dopracowane do tej pory. Wszystko ma ręce i nogi. Na pewno lepiej według mnie niż Evil Nun. Ale... Zobaczymy. Tu jest muzeum znowu. Czyli to jest dozorca w muzeum. Czy tutaj mogę coś zrobić? Nie, to jest po prostu fabrykarz. On tam... Aha, on tam tylko sobie stanął. Nic więcej. Dobra. 7. Mamy siódemkę, dobra, wiecie co, po prostu zestawię tą siódemkę. Bo w takim razie tutaj gdzieś, tutaj to powinno być, nie? O. Dobra, tutaj potrzebne są lody. To ja do tych lodów zaraz wrócę, bo my potrzebujemy w takim razie kilku lodów, tam wszystko pozamykane. Tam coś było. O! Dzisiaj mam farta, to akurat fakt. To jest fart. Słuchajcie, chyba że w kiblu coś będzie. A to w takim razie to musi nas gdzieś doprowadzić. To musi być gdzieś niedaleko do tego wejścia, w którym już byłem. Albo jeszcze coś lepszego, cyk! Ogólnie twórcy też nam oferowali na starcie do Early Access oferowano nam również specjalny walkthrough, ale go nie brałem, powiedziałem, że jak przejdę normalka to się po niego zgłoszę, żeby zaplanować jakiś speedrun. Jak już będziemy mieli harda, no kurde gościu, idź sobie stąd, bo to jest ten pistolet, tak? Tylko jak ja mogę go wziąć? Pewnie też potrzebna będzie karta. Co jest? Oni mnie wrzucili wszędzie w jakieś randomowe miejsca chyba. Tutaj kolejne lody, tak, widziałem gościa tam. Aha, czyli on wszędzie był, tak? Wszędzie był. Lody od pokoleń. Słowo nabiera nowego znaczenia. Okej, ten jest znowu tutaj. Długo po tym magazynie będę chyba chodził, tylko stąd muszę się na razie ewakuować, bo tam ktoś stał. A mogę z nim coś zrobić? Dzięki. To już wiadomo, co mogę z nim zrobić. Już myślałem, że tam Rod stał, wiecie? Tak myślałem, ale na szczęście to nie on. Przepraszam. Tu jest znowu to? O! Na tym nie działa. Słuchajcie, czy jak zrobiłem źle, to znaczy, że ktoś mnie tu będzie atakował teraz? Kurde! Rod! Odejdź stąd! Nie, to jest ten dźwięk cholerny. Wróciłem tu na chwilę. Zadziałało, mamy dywan. Czyli wracam po prostu normalnie tak jak ostatnio, czyli póki co jest fajnie. Tylko jak ja mam wrócić? Ja muszę wejść tam na górę, nie? Czekajcie, jak to jest teraz? Nie. Rod, odejdź mi stąd, proszę cię, gościu, ty mnie tu przerażasz. Aha, dobra, tu się wystarczyło przykucnąć, to spoko. To utknął tam! Okej, nie ma problemu, stary! Nie, żeby mi to przeszkadzało, ale to w takim razie już wszystko jasne, bo tak się dziwiłem. Kurde, pokazali, że on idzie do nas. O, tutaj coś jest, jakaś kłódka. Więcej was tutaj matka nie miała. O! Znowu jestem na wystawie. Crunchy Cone Contest. A myślę, że tędy mogę przejść. Tu. I spotkamy się z Rodem twarzą w twarz. Chłop mnie nie zauważył. Opa! Najgorzej, bo ja nie wiem, gdzie mam iść, nie znam tego miejsca w ogóle. Będzie tu? Ja, tu? Tu były te drzwi? Ludzie, jeszcze ta muzyka tak powodująca taki efekt pościgu, nie? To jest właśnie to. I przestań tak robić. Ciężko się przyzwyczaić do tego, że jedna ręka jest trochę taka, wiecie, spowolniona. Ale teraz tak, będziemy potrzebowali tego działka. To domyślam się, że no skoro nie mamy żadnego dynamitu, teoretycznie mamy. Cześć. Teoretycznie mamy coś takiego, tylko że no to jest to, że gramy w to pierwszy raz razem, nie? Razem to przechodzimy pierwszy raz, chociaż niektórzy z was to już pewnie przeszli. A z tym to ten dywan nie ma być tutaj? O kurde! To co ja mam zrobić, ej? To nie kumam. Myślałem, że wiecie, że ja zrobiłem jak... Chyba szczury chodzą po jakiejś wentylacji. Słuchajcie, tak? Tak, bo tu jest wentylacja, to będzie tutaj zaraz. Nie? Jest tu? Chyba... Jest! Widzicie go? Dobra. Nie jest tak, że ja nie chcę ci pomóc, Rod. Rod. Rod! Uspokój się, Rod. Rod. Nie musisz tego robić. Myślę, że bez problemu mogę teraz iść tego loda tam zostawić. I teraz tak, to powinno być w takim razie na logikę trzecia lokacja, nie? Słuchajcie, to jest zamknięte na hasło, okej. Okay. Cztery cyfry są potrzebne, czyli mamy 7. Przepraszam. Udało się wyjść bezpiecznie, dobra, no normalu są całkiem okej. Okay. Tak tacy, że boję się, że mnie złapią? Ale troszkę cały wzrok mają. Chociaż to samo ja powinienem powiedzieć w tym momencie. Bo nie pamiętam, gdzie byłem. Czy trzeba gdzieś przechodzić? A! No, my się cały czas mylą, ale widziałem, że tam jakaś cyfra była. Dobra, luz tam zostawione. Zostały nam jeszcze... Jedna próba nam została. Mam nadzieję, że nie zginę w głupi sposób, no bo jeszcze musimy ich uratować. Musimy stąd uciec. Magazyn, dobra. Ja muszę powoli zapamiętywać to wszystko. O, tutaj nie można wchodzić. Dobra. Quality control. Aha. Okej. Aha. I tam coś jest ważnego. A tu? Aha. To tędy. Dobra. To musi być... To są stare zdjęcia. To? To nie dla mnie. Dobra, bo tu jest sklep, tak? To wszędzie są te do sprawdzenia, czyli na to wychodzi, że... Będzie pewnie losowo, jak ja teraz z trasy, to będzie gdzieś losowo wrzucone. Tu nic. Tu mamy 2 cyfry. Wiecie co, jak będziemy mieli 4, to będziemy mogli jeszcze tutaj pozgadywać, no bo... Zgadywanie przy 3 nawet nie ma sensu, bo nie znamy... Kolejności tych wszystkich zdarzeń tutaj, Gdzieś tutaj był lód, nie? To na pewno pamiętam, ale... Był zielony, czy tam miętowy jakiś. A, on go trzyma! Trzymał. Albo i nie. Teraz nie pamiętam. Skleroza totalna. Czekajcie, tu gdzieś? Muszę się chłopowi przyjrzeć, bo mi się wydaje, że on gdzieś trzymał tego loda. A tu nie ma jakiegoś numerka? O, jest, 5. Więc tak, mamy 5. 175. Może w datę coś? Nie no. W datę to by nie miało sensu chyba. 0, dobra, czyli mamy 4 cyfry. Jednak po czym możemy poznać? Teraz tak, 1750 mamy, tak? To jest ostatnie miejsce w muzeum. Więc 0 może być ostatnie. Jakbym znalazł pierwsze, czyli może od wejścia do wyjścia, albo na odwrót, nie? No zależy, no kurde, tutaj jest teraz tyle kombinacji. A wpiszemy przy okazji ten kodzik. O! To troszkę inaczej nie wyglądało? Chyba tak, ale nie jestem pewny. Dobra, tu się mogę schować w razie czego. Jeden. To ja nie wiem. To ja nie wiem, serio. W tym momencie nie mam pomysłu, jak to rozwiązać. Tutaj wyjdziemy. Że on tam był przez chwilę. No dobra, drugiego loda już mamy. A z pół godziny szukania kolejnego. Ojcz! Jak tam wejść? Tam są drzwi. A, bo te drzwi prowadzą tam, dobra. No to jeszcze możemy spróbować opcji? Myślę z... Ojej, on tam siedzi. No tam sobie przejdziemy tak na luzie. No bo mamy 4 kombinacje. No ile tych kombinacji jest? Raz. 1, 5, 7, 0. Nie zadziałało, nie? Żółty lód. Dobra. To jest... Aha, dobra, to chyba nie jest ten dźwięk. Nie wiem, do czego to może służyć. To jest najgorsze w tym wszystkim. Ja wpisywałem to wcześniej? Dobra, to mamy... strzała. Trzecie. Usunął się, nie? Boris! Trzecie, blokuje drzwi, ale se stanął tutaj. Czyli gaśnica będzie mi potrzebna do tego. Okej. To na razie zostawiam. Nie mam pojęcia, co mam z tym zrobić. To szukamy gaśnicy. W sumie do gaśnicy najłatwiej będzie dojść chyba tutaj. Bo tylko tam widziałem uchwyty na gaśnicę. Takie puste. To może być to. To teraz muszę sobie... O! Wziąć gaśnicę. Tędy. Nie, nie tędy. Przepraszam. No sztuczną inteligencję muszę odrobinę poprawić. No chyba, że oni są po prostu lepsi faktycznie na hardzie, więc na razie się nie wypowiadam na temat AI, nie? Cwaniaczki. Kurde, żeby mnie tam nie zaatakował. No nie no, przecież to jest nie fair! Nie, błagam, dodatkowe życie za reklamy, błagam, dodatkowe życie za reklamy, błagam. A dostałem liścia takiego luja od trzeźwiacza, no nie wierzę w to. Na sam koniec. Powaga. Powaga. Nie, no nie ma reklamy za życie, proszę. Proszę. Wybaczcie mi, że tak wyszło. Ale... kolejnym razem zrobimy speedrun w takim razie. Kurde, myślałem, że się uda za pierwszym razem. Dobra, słuchajcie, widzimy się, tak jak mówiłem, kolejnym razem pojutrze. Dobra, pojutrze robimy to już na maksa.